Witajcie moi drodzy, z tej strony Krzysiek, firma Remont For You. Dzisiaj przy niedzieli mam pomysł na taki krótki filmik odnośnie rozmierzania płytek w łazience, rozmierzania płytek na podłodze, o generalnie standardach czy tam zaleceniach producentów, jak ja to robię, jak ja rozmawiam z klientem i od czego zaczynam w ogóle każdą robotę, której się podejmuję. Teraz tak, wpadłem na pomysł tego, nagrania tego filmiku, dlatego, bo na forum na Facebooku, gdzieś tam pod filmikiem, jak układam glazurę, był taki timelapse tam z tej łazienki z Łodzi, narodziła się taka mała dyskusja, tak, że ktoś tam mnie skrytykował, że docięcie robię u góry, że zaczynam całą płytką od dołu, później ktoś tam napisał, że dlaczego tak, a nie inaczej, że on robi też na przykład docięcie u góry, a całą płytką od dołu. Generalnie mała taka kłótnia powstała i chciałbym po prostu powiedzieć, jak ja to robię, dlaczego ja tak robię i od czego to zależy. Teraz tak, są pewne standardy, zalecenia, że w miarę możliwości powinno się kończyć całą płytką od góry, tak? Czyli na przykład, jeżeli mamy płytki 60, wychodzi docinka, tak jak tam na przykład 20 cm, mówię o tej łazience w Łodzi, no to zaczynamy 20 od dołu i rozmierzamy tak, żeby cała płytka wyszła nam pod sufitem. Jakby no, ktoś sobie napisał kiedyś takie zalecenia, różne firmy, tak, no, czy tam Tubondzin, czy Atlas, czy Opoczno, czy na przykład ktoś tam z Knaufa wstawił zdjęcie, jak to powinno wyglądać. Przepraszam. I teraz... Co, jak ja to widzę i co o tym sądzę. Teraz tak, no są, tam akurat nie było projektanta, klienci sobie sami wymyślili tą łazienkę, nie było projektanta wnętrz, także wszystkie ustalenia robiłem z klientami na bieżąco, jak co ma wyglądać. I teraz tak, tutaj akurat na tej robocie, gdzie się znajdujemy, gdzie kładę te duże formaty 120x120, przez tą folię nie będzie widać, mamy coś takiego, czyli dla nas są to nuty. To jest projekt, który klient tutaj zamówił sobie takiego projektanta, to akurat jest pani projektant, zamówił sobie taką panią i zapłacił pieniądze, żeby ktoś mu po prostu wymyślił, jak ma wyglądać jego łazienka, toaleta, tam inne płytki, jeszcze części tam jakieś powiedzmy salonowe i tak dalej. Czy to jest dobre rozwiązanie, czy złe? No, niektórzy ludzie potrzebują tego, niektórzy nie potrzebują. No to zależy od klientów. Czasami robimy z projektu, czasami bez projektu, no różnie to bywa. Ale no, generalnie fajna sprawa, tak? No wiemy, czego się trzymać. Dla nas, dla wykonawców jest to powiedzmy wygodniejsze, tak? No i teraz tak. Utrzymując te standardy, że cała płytka powinna być na przykład od góry, ja dostaję projekt. Gdzieś to było. I widzę coś takiego. Nie wiem, czy to widać, mam nadzieję, że tak. To są płytki 120x120, te same, co układałem na podłodze tutaj na tej robocie. One będą szły częściowo na ścianach w łazience. I tutaj pani projektant jakby wymyśliła sobie, że całą płytką startujemy od podłogi, następnie jest znowu cała płytka, co daje nam wymiar powiedzmy 2,40, no trochę mniej, no bo jest odpływ liniowy, czyli nie zaczynamy od 120. Musimy troszkę mniej jakby dociąć. I na koniec wychodzi nam wcinka około 20 cm. I teraz tak. Jeżeli byśmy się trzymali tych standardów, że całą płytką kończymy od góry, czy tam zaleceń, tak? No to co robimy, jak widzimy taki projekt? Wyrzucamy go do kosza? No nie bardzo, nie? Czy na przykład rozmawiając z klientem, on nam pokazuje taki projekt, mówimy, że na przykład projektantka się nie zna i pakujemy drabinę, jedziemy do domu? No też nie bardzo, tak? Co należy zrobić w takiej sytuacji? Po pierwsze, ja zawsze jak otrzymuję taki projekt, przeglądam sobie go z klientem bardzo dokładnie, tak? Czyli strona po stronie, tak, oglądamy sobie na przykład wizualizację. Ja oczywiście mogę zasugerować, że ewentualnie gdzieś tam może być jakiś popełniony błąd przez projektanta. Można to skonsultować z projektantem, jeżeli klient na przykład na miejscu się zgodzi, no to wtedy tam coś zmieniamy. Zazwyczaj no nie podważam zdań projektantów, jest tak,
jak jest, no to ja, że tak powiem, no ktoś miał pomysł na to, ja tego akurat no, nie jestem osobą, która to jakoś tam krytykuje i tak dalej. No po prostu tak ktoś wymyślił, za to wziął pieniądze i dlatego tak to jest. Przeglądamy sobie taki projekt, no i oglądamy, trafiamy na przykład na taką wcinkę u góry. Możemy poinformować klienta, że na przykład panie tutaj inwestorze, no jest sprawa, jest tutaj wcinka od góry. Teoretycznie tak się nie powinno robić, bo są zalecenia, żeby całą płytką kończyć od góry, tak? Znaczy tak, całą płytką kończyć na górze, zrobić wcinkę na dole. Ale jak sobie będziemy oglądać dalej ten projekt, no to zauważymy, wrócę do tego, że tutaj pani projektantka przewidziała sobie koniec geberitu równo z fugą tej pierwszej płytki. Czyli na przykład jakieś to jest załóżmy, nie wiem, no 1,16 m powiedzmy. Tak, no bo ścinamy troszkę w odpływie liniowym, bo odpływ liniowy jest niżej. I teraz zamieniając tą wcinkę z tą płytką, no to burzymy jakby całą koncepcję tutaj pomysłu pani projektant. Tak? No jeżeli ona miała na przykład taki pomysł, żeby zrównać to z geberitem, a klientowi się to podoba, no to sorry bardzo, no czy ja na przykład dyskutuję, że te płytki mi się nie podobają, ja tego nie będę robił. Owszem, no jest jakaś tam klauzula sumienia, tak, że na przykład jeżeli klient chce zrobić jakąś straszną lipę, no to raczej próbuję nakierować tego klienta na takie tory, żeby to wyglądało troszkę lepiej, troszkę ładniej. No nie potrafię teraz podać przykładu, ale czasami tak się zdarza. No tutaj jeżeli ktoś pracuje na budowie dużej, tak, i ma styczność, że tak powiem, z klientami, dogaduje roboty i tak dalej, no to wiecie na pewno o czym mówię, tak, że na przykład ktoś tam na przykład chce sobie zrobić, nie wiem, sufit, ileś tam płytek i obniżyć sufit na przykład o 220 w kiblu, tak, no tak abstrahując w ogóle od sytuacji, no to my staramy się na przykład klienta namówić, że no jest dużo miejsca, po co tak obniżać, że to będzie za nisko i tak dalej, no i mówimy, żeby sobie ten sufit zrobił wyżej. No ale jeżeli na przykład klient się upiera, żeby ten sufit zrobić sobie niżej, na przykład na to 2,20, no to chce mieć sufit na 2,20, no to czy ja mu nie zrobię takiego sufitu? No oczywiście, że ja mu zrobię taki sufit, bo ja za to biorę pieniądze, a klient chce, żebym ja mu zrobił taki sufit. No to czy ja dyskutuję, albo na przykład ktoś chce pomalować w salonie na przykład różową farbą połączoną z brązem i z jakąś tam zielenią. Tak? Od razu się nasuwa odpowiedź jak w alternatywy 4, no wygląda to jak gówno w lesie, ale no jeżeli klient ma takie życzenie, żeby umalować w takim kolorze sobie salon, no to ja biorę wałek i maluję mu w takim kolorze salon. Jeżeli klient chce na przykład docinkę u góry, no to ja mu robię docinkę u góry. Jeżeli klient jest zadowolony, ja też jestem zadowolony. Także ja tak do tego podchodzę. No i tyle mam do powiedzenia w tym temacie. Tutaj, na co zwróciłem jeszcze uwagę w tym projekcie, pani projektant, tutaj akurat muszę to znaleźć, mogę sobie to zaznaczyć, o, jest na przykład wnęka na kosmetyki, tutaj, tak, i ona jest 60 cm od dołu, i ma 24 cm szerokości, no i później idzie sobie dalej. I teraz, jak ja na to patrzę, no to widzę, że no jest coś tutaj nie gra, prawda? Tu są akurat te same płytki, nie wiem czemu to jest tak zaznaczone. Tu jest w ogóle jeszcze jakaś zabudowa, z której klient zrezygnował, bo po prostu no on nie chciał takiej zabudowy, no i no nie wiem, no czy ja mu na siłę wciskam taką zabudowę, bo jest to w projekcie? No nie, no klient nie chce, no to nie ma takiej zabudowy, tak? I teraz wracając do tematu, no nie pasuje to, tak? Nie wchodzi nam w płytkę, nie wiadomo dlaczego to jest tak zrobione, nie wiem czemu tutaj projektantka miała taki pomysł. Być może to miało się zrównać tutaj z wysokością wanny. No ale z klientem żeśmy tutaj uzgodnili taki temat, że on tą wnękę chciałby jednak trochę wyżej, no bo facet ma powiedzmy 1,90 m. No i ciężko było mu się schylać za każdym razem po kosmetyki. No to równie dobrze mógłby sobie na podłodze postawić, tak? No i tutaj wymyśliliśmy, że po prostu ta wnęka będzie wyżej i dół tej wnęki będzie równo z fugą z tą, co jest tutaj na gebericie. Ja tak pokazuję dziwnie, ale mam nadzieję, że wiecie o co chodzi.
Tak? Tak to jest rozwiązane. Tak, żeśmy to uzgodnili, klient, że tak powiem, to złapał. No i jest okej, tak? Będzie mu się podobać, także wszyscy będą zadowoleni. No i tyle, no. Także wracając do tematu. Zawsze, nawet jeżeli jest projekt, nie idziemy do tej łazienki jak, prawda, koń z klapkami na oczach i po prostu robimy według projektu, bo taki jest projekt i projekt jest święty. Tylko oglądamy sobie ten projekt wspólnie z klientem i wspólnie znajdujemy jakieś rozwiązania takie, które będą się klientowi podobać. Bo to ja nie będę mieszkał tutaj w tym domu, ja nie będę się kąpał w tej łazience, to klient będzie się kąpał i będzie patrzył na nią kolejne 20 lat do następnego remontu, albo 10, no zależy kto ma tam jakie fantazje, tak? Ale raczej jeżeli się buduje dom, robi się to z porządnych materiałów, z dobrych, drogich, no to raczej za 10 lat chyba nie robimy kolejnego remontu. Także no, takie jest moje zdanie. I tyle mam w tym temacie. No jeżeli na przykład komuś tam się nie podobało, że wcinka była na górze, no to no sorry, no mi mogło się to nie podobać też, komuś się tam też mogło nie podobać, ale najważniejsza rzecz jest taka, że podoba się to klientom, tak? I oni tam będą docelowo mieszkać, oni będą się kąpać i tak jak mówię, no. Także tyle w temacie. I teraz coś tutaj jeszcze znalazłem. Nie, no tutaj na przykład pani projektant też przewidziała, to jest akurat, tu będzie lustro, ściana z umywalką, zresztą tam może podejdę i później pokażę jak to wygląda, bo już też tam jakieś postępy poczyniliśmy. I tutaj mała taka wcinka płytki. No i to też tak, no rozumiem, no 20 cm to 20 cm, ale ustaliliśmy tutaj z klientem, że tutaj akurat są inne płytki, będą się kończyć na przykład cała przy suficie, tak? Lustro będzie troszkę wyżej. Te półki, które, wnęki, które tam widzieliście, żeśmy rozmierzyli troszkę inaczej, żeby ładnie wszystko pasowało. No i tyle, no. Delikatne poprawki nanieśliśmy tutaj, o, tu na wizualizacji macie, jeżeli, o, nie wiem, czy to będzie widać. Tutaj jest taka mała wcinka. No i tak to zwracam na takie rzeczy uwagę, no bo jeżeli tam coś można klientowi podpowiedzieć, no to ja uważam, że jeżeli bierzecie za to pieniądze i robicie jakąś robotę, no to zróbcie ją tak, żeby klient był zadowolony. Wam może się nie podobać, komuś się tam może nie podobać, ktoś może krytykować, albo na przykład nieraz pokazuję zdjęcia z robót znajomym i na przykład ktoś tam mówi, o ale do dupy kolor, albo na przykład ale do dupy płytki. No, no dla jednych mogą być do dupy płytki, a dla innych mogą być najwspanialsze na świecie, tak? I oni sobie takie wymarzyli, oni sobie takie wybrali, no nic po prostu na to się nie poradzi. Tak to wygląda. Okej, okay. No dobra, to tyle chyba w temacie na dzisiaj. Jeżeli chodzi na przykład o rozmieszanie płytek na podłodze, no to wiadomo też, że z klientem zazwyczaj staramy się to robić, tak? Czyli na przykład płytki panelowe, jak tam w Łodzi układali chłopaki te takie no 120x20, no to też ułożyliśmy klientom kilka wzorów, tak? Był wzór na przykład przesunięcie o połowę płytki, był wzór przesunięcie o 1/3, i był wzór, w zasadzie brak wzoru, czyli tak po prostu miś masz, jak nam wyjdzie z docinek, tak robimy płytki, tak? No i klientom się najbardziej podobał bałagan. No i tak, czy my na przykład mówimy klientom, że nie zrobimy tego? No oczywiście, że nie, ale chyba się już powtarzam, także... Dobra, no dobra, no to przejdziemy teraz do łazieneczki. Na żywo sobie zobaczycie, jak tam wyszło i będę kończył na dzisiaj. Tutaj tą robotę mamy troszkę z doskoku, także niestety idzie nam jak to idzie. No powiem szczerze, że tutaj z docinaniem tych płytek i z obróbką no jest problem, tak? Jest problem, są to płytki duże. O ile na przykład cięcie po długości 120 cm nie stanowi problemu, ale już na przykład szlifowanie do kąta, tutaj mamy do kąta szlifowanie, tak? Szlifowanie do kąta jest o tyle uciążliwe, że trzeba zaczynać jakby flexem i dopiero wkładam płytkę na maszynę, bo nie mieści się ta płytka do mojej maszyny, jeżeli chodzi o cięcie do kąta. No i tyle. I tutaj mam zaznaczony poziom
Tu jest poziom płytki, która będzie praktycznie cała przy suficie, akurat tak żeśmy wymierzyli. No i ona przychodzi na przykład tam do końca, kończy się tutaj z tą płytką. Tutaj będą te płytki podłogowe. Podłoga jest skończona. Tak wyszła, odpływ liniowy. Tak wychodzi, teraz tutaj dojdzie płytka. Tam będzie troszkę cięcie, listwa. Listwa chromowana i super. Tutaj mała pomyłka nastąpiła, musiałem poprawić niestety, ale no rzeczą ludzką jest się mylić. No i teraz widzicie tutaj tak płyteczki wyszły. To jest to cięcie, o którym właśnie mówiłem, tak? Czyli jest tutaj cała płytka, no prawie cała od podłogi. Mamy 1,20 m, załóżmy, że tam 1,16 m, 2,40 m, czy tam 2,36 m. I wcinkę 20 cm. Co jest ważniejsze dla mnie, no to żeby to wszystko miało ręce i nogi. Tutaj widzicie, fuga w fugę wchodzi. I teraz ta fuga wchodzi w tą fugę. No i tutaj był błąd. Ja przyznaję się tutaj do błędu, że tą płytkę za nisko dociąłem. I musiałem tutaj troszkę to rozwalić, podszpachlować klejem. Ale zrobimy sobie też hydroizolację, poprawimy, będzie wszystko ok. Mamy grzejnik do poprawki, bo przyszedł na szeroki rozstaw. A wcześniej miał być na wąski. Nie wiem, ktoś dał ciała. No i taki zamówili klient. Nie chcę tego odsyłać, nie chcę tam po prostu się denerwować. Jest na tyle ugodowy, że rozkujemy to, zrobimy szeroki rozstaw i będzie w porządku. Także tyle z mojej strony na dzisiaj. Mam nadzieję, że tutaj moje wywody coś tutaj podpowiadają. Aczkolwiek, no mówię, no nie chcę się zagłębiać w jakieś tam standardy, w jakieś tam, nie wiem, normy i tak dalej, no bo jest dużo artykułów w internecie, no jeżeli próbuje się człowiek zaczytać, to zaraz pokazują się jakieś tam inne, w innym pisze co innego, tak, no i tak dalej, i tak dalej. Każdy mówi co innego. Jeszcze pracując w tym zawodzie, powiedzmy tam około 8 lat, no to też pewne rzeczy się pozmieniały, tak? Jeżeli na przykład tutaj jest dobry przykład, jest oś ściany, tak? No i pytałem się klienta na przykład, czy co robimy? Czy na przykład rozmierzamy te płytki w osi, tak? Czy robimy tak jak na projekcie, bo na projekcie jest właśnie cała płytka od brzegu. No on mówi, żeby zrobić zgodnie z projektem, akurat w tym przypadku mu to nie przeszkadza. No to my robimy sobie w ten sposób, że nie szukamy sobie dodatkowej roboty, no to jest dodatkowe cięcie, dodatkowe tutaj rzeźbienie, znowuż tutaj cięcie i tak dalej. Oszczędzamy czas, oszczędzamy pieniądze, oszczędzamy materiał niekiedy klienta, bo też tworząc jakieś tam dodatkowe cięcia może nam czegoś zabraknąć, a tutaj ufamy projektantom, że policzyli dobrze glazurę, aczkolwiek nie zawsze to się zdarza, ale tu jest akurat, chyba będzie wszystko ok. No dobra. Tyle z mojej strony. Łazieneczkę sobie, toaletę sobie już położył Damian. Tak ona wygląda. Tu jest dekor. Jakieś tam złote listwy. No i też no kwestia dyskusyjna. No może się komuś to nie podobać, może się podobać. No tak było w projekcie. Klientom się podoba. No i dla mnie to jest najważniejsze. No tutaj suma summarum dzisiejszego mojego wywodu, no to jest to, róbmy wszystko tak, żeby klient był zadowolony i żeby to wszystko miało ręce i nogi. Tak? Nie mówię tutaj o, że tak powiem, standardach układania glazury, tak? Czyli na przykład przestrzegamy tych grubości klei, stosujemy odpowiednie kleje, tak? Odpowiednią fugę robimy, chociaż z tymi fugami no to też jest różnie, tutaj troszkę żeśmy zawęzili, ale klient też jest o tym poinformowany, że jest mniejsza fuga niż zaleca producent. Łyknął to, także tak robimy. No tutaj też ciężki temat akurat z tymi fugami. Wątpię, żeby ktoś tam przy takim formacie zgodził się na przykład na fugę 6 mm, no bo to by wyglądało prawie jak fuga w Luxferze, tak? No to średniawka, tak? No dobra, tyle na dzisiaj. Mam już przygotowanych parę timelapsów, jak tutaj układam geberit, jak układam tą ścianę, jak docinam, ale chciałbym to skumulować w jednym filmiku. W tym tygodniu pewnie wezmę się również za wannę, będziemy montować baterie. To już postaram się nagrać taki szczegółowy filmik, jak ja to robię, także będzie co oglądać.
W tym tygodniu też pojawi się filmik z Łodzi, z tego mieszkania, które mieliśmy przyjemność tam wykańczać, bo już kończymy praktycznie, no jutro będziemy ostatni dzień, w czwartek był stolarz, pewne rzeczy tam miał poczynić, jeszcze mamy tam parę rzeczy do dokończenia, do poprawki takiej małej, jakieś tam podmalowania i tak dalej i kończymy zabawę, w tym tygodniu wchodzimy na nową robotę, także tak u nas to się kręci. Dobra, tyle na dzisiaj, trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich ciepło, cześć.